Witam was serdecznie i słuchajcie, od razu mówię z miejsca, nie musicie wierzyć w to co mówię, bo mogę sobie robić jaja, ale to co tu widzicie na tej stronie to nie są jaja. Przeczytam wam może najpierw na początek. Wystarczy jednak porównać 6 ostatnich cykli słonecznych, a w szczególności momentach północna półkula wykazuje wyższą aktywność od niedawna, ale asymetria występuje zawsze. I tu mamy, zobaczcie, mamy 1950, 1960 i od 1960 mieliśmy mały, no weźmiemy sobie mały tutaj skok aktywności i tu mamy 1980, 90, 2010, 20 i zobaczcie, tu mamy aktywność, aktywność cykli spadkową. Zaraz ktoś powie, chłopie, co ty pierdolisz, jesteś kurwa z foliarzy i tak dalej, spokojnie. Słuchajcie, coś mi kurwa nie daje spokoju, widzicie, o to mi chodzi. Tendencja spadkowa. Tu tak samo. Tendencja spadkowa. Chodzi mi o to, że dziwna narracja obecnie się dzieje w mediach na całym świecie. Słuchajcie, od razu powiem o co chodzi. Statystyczny Polak nie myśli o czymś takim, dlatego po pierwsze, szkoła, studia, praca, rodzina, dom, praca, dom, praca, dom, rodzina, praca, dom, rodzina i tak dalej. I statystyczny Polak nie ma na takie rzeczy, na postęp cyklu słonecznego, na myślenie o takich rzeczach nie ma czasu. Dlatego o tym nie myślimy. Zauważyłem dziwną tendencję, że w mediach mówi się, docieplajcie swoje domy, docieplajcie poddasza, wymieniajcie okna, piece. Dlaczego wpychają nam pompy ciepła? Ja powiem wam dlaczego. Bo oni to przewidzieli. Zobaczcie. Prosty przykład. Nawet debil to zrozumie. Tu mamy cykl słoneczny. 2000. To były lata, gdzie naprawdę słońce kotłowało na całego. Zobaczcie tutaj. 2010, już mniejsza aktywność. 2020 to jest obecny szczyt aktywności i on zacznie spadać. A co się stanie tu? Powiem wam, 26 cykl będzie malutki, a potem zacznie być płasko prawie mniej więcej. Chodzi mi o to, że nadchodzi mała lub średnia, mała lub średnia epoka lodowcowa, która potrwa mniej więcej do 2100 roku albo 2150 roku. Ale spokojnie, ale jednocześnie orbita naszej planety zaczyna się zbliżać do Słońca. Zaraz ktoś powie, co ty pierdolisz, debilu jebany i tak dalej. No właśnie nie. Bo zauważcie, że aktywność Słońca spada od, szczerze mówiąc, od 20 lat obserwuję, że aktywność Słońca spada. No, jeżeli ktoś mi nie wierzy, to przejrzyjcie sobie dane historyczne. A zerknijmy. Zobaczcie, tu macie doskonale wszystko. Rama czasowa jest zajebista. Rok 1800. Tu mnie interesuje ten kawałek. Minimum Maudera. I tu była mała epoka lodowcowa. Potem wszystko wyszło. Zobaczcie ile. Tu się wszystko zaczęło. I tu dopiero słońce zaczęło dalej ten. O co mi chodzi? To się dzieje teraz. To są dane, które są niepodważalne.
Więc jeżeli ktoś nie uwierzy, to jego problem. Ja nie każę wam wierzyć, ja wam pokazuję dowody. Zobaczcie. 1750. Też nie było widać za ciekawie. Skokowe aktywności. Ja nie mówię, że coś się dzieje, ale ja już to widzę. Ja to zaobserwowałem. Minimum Maudera. I wtedy było tak, zimne lata były, że zimą można było przejść z Polski do Szwecji bez problemu. Z tą karczmą na Bałtyku, tu powiem wam szczerze, ja bym w to nie wierzył, bo to możliwe, że ktoś se tam, no, trochę upiększył historię, ale tak, są dowody na to, że ludzie wtedy przechodzili sobie przez Bałtyk normalnie do Szwecji. I zobaczcie, 1835, piękne cykle słoneczne, pyk, pyk. I tu zaczyna się problem. Tu mamy rok 1852, 1900. Też piękne cykle słoneczne, ale już te spadkowe się zaczynają. I tu z powrotem podwyższenie cykli. Mamy 1950, 1965, no i zobaczcie, co się dzieje. Tu mamy aktywność szczytową i tutaj, no, ludzie, to już nie za bardzo zaczyna coś, ten teges. No i mamy tutaj nasze lata i zobaczcie. No już nie powiedziałbym, że ta aktywność jest taka fajowa. No. I powiem wam właśnie, o co mi chodzi. Mi chodzi o to. Mi chodzi właśnie o to, widzicie? Tendencja spadkowa. Jeżeli ktoś mi nie wierzy, to jest jego problem. Właśnie o tym mówię. Tendencja spadkowa. Tu, a dokładnie pomiędzy 1970 a 80, wtedy był maksimum i zobaczcie, tendencja spadkowa zaczyna spadać. O tym właśnie mówię. I to jest ta dziwna narracja, która istnieje teraz obecnie w mediach, żebyśmy docieplali swoje budynki, wymieniali okna, brali dotacje na pompy ciepła. Dlaczego? A dlatego, że będą lata tak zimne, że będzie problem z żywnością, dlatego jesteśmy przyzwyczajeni do drogiej żywności, no bo ta żywność będzie droga, bla, bla, bla. Ja sobie wszystko to przejrzałem i po to robię ten dzisiaj odcinek, żeby wam udowodnić to. To jest dowód, to są dowody. To są dowody na to, o czym ja mówię. Że będziemy w ciemnej dosłownie dupie. Za chwilę. Dlaczego w mediach o tym się nie mówi? No pomyślcie, jakby o tym zaczęli mówić w mediach, to ludzie by kurwa wpadli w panikę. No. Ale to jest prawdą, to się dzieje. O, jeszcze lepszy wykres. Z innej strony. Proszę bardzo. Tak jak mówiłem, tendencja spadkowa. I tutaj 25 cykl słoneczny. I 26 to będzie malutki ten cykl słoneczny. Będą dalej spadkowe. Wiecie, do czego to prowadzi? To sobie możecie odpowiedzieć sami. Bo ja wiem, do czego to prowadzi. To prowadzi do tego, że idzie nowa, mała epoka lodowcowa. I to jest faktem. To nie jest żaden spisek foliarzy, bo ta strona i badania Amerykanów to nie są spiskowe teorie. To te wykresy udowadniają to, że tendencja spadkowa istnieje. Niestety. Chodzi mi o to właśnie głównie, że będziemy mieli duży problem. Bardzo duży problem. I o tym właśnie, wiecie, mówię,
Bo to mnie zaniepokoiło, bo co mówię, coś tu jest do jasnej cholery nie tak. I ostatnio zacząłem sobie sprawdzać. I to jest bardzo, powiem wam szczerze, dla mnie niepokojące, co obecnie się dzieje ze Słońcem. No bo plam jest trochę, nie jest tyle, jak ile powinno być. Rozbłyski, cykl słoneczny. Zobaczcie. To jest obecny cykl słoneczny. Ale dalej jest tendencja spadkowa. Zobaczcie. Tendencja spadkowa. Widzicie? Tendencja spadkowa. Jeżeli nic się nie poprawi, a już mam kiedyś wspominałem w którymś odcinku swoim, że rosyjscy naukowcy już to bardzo dawno temu przewidzieli, że będzie płasko jak w dupie u Murzyna, za przeproszeniem. I będziemy mieli bardzo poważny problem. Problem będzie polegał na tym, że lata będą bardzo zimne, bardzo mało warzywek będzie, wiecie, rosło, no bo lata będą bardzo zimne, a zimy będą tak pieruńsko mroźne, że mróz minus 60, minus 40 to u nas będzie normą. Dlaczego? Dlatego, że właśnie aktywność słoneczna będzie bardzo niska i będzie problem. No. A globalne ocieplenie? Globalne ocieplenie to jest pierdolenie, za przeproszeniem, głupot, bo nasza planeta, zbliżając się do Słońca, pobiera więcej energii cieplnej. A orbita naszej planety zmienia się w tą właśnie w stronę Słońca, bliższą. Dowody na to, proszę bardzo, trzęsienia Ziemi, wybuchy wulkanów, to się obecnie dzieje, jest więcej tego niż było w przeszłości. To jest następny dowód. No. Porównajcie sobie odległość słoneczną od Ziemi, od Słońca w 2010 roku, a teraz. Zauważycie, że no właśnie jest mniejsza odległość. Co cały czas moją teorię podtrzymuję i będę podtrzymywał. Cały czas swoją teorię będę podtrzymywał, bo widać to, proszę bardzo. 2025, 30, 35, 40. Tendencja spadkowa, cały czas tendencja spadkowa. Te dane są, kurde, przerażające, powiem wam szczerze. Tendencja spadkowa, wzrostowa, spadkowa, wzrostowa, spadkowa. Ale tu jest niepokojąco spadkowa. Powiem wam szczerze, jeżeli nic się nie zmieni, to będzie bardzo źle. Oczywiście nie musicie mi wierzyć. Dlaczego nikt o tym nie mówi? Wiecie, dlatego też, że niepotrzebna panika. A dziwnie zauważyłem, że ci, którzy w Ameryce na przykład o tym mówili głośno, to nagle zniknęli. Nagle zniknęli. My jesteśmy jako społeczeństwo powoli przyzwyczajani do drogiej żywności, bo będzie jej mało. Droga żywność ma być po to, bo ma się szanować, nie wyrzucać. I tyle. Nawet twardy chleb masz wpierdalać do końca. No. Chodzi mi głównie właśnie też o to, że po pierwsze, przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że droga żywność, żebyśmy ją oszczędzali, no bo jej będzie mało, proste. No i termomodernizacja naszych mieszkań. Nowe prawo budowlane Unii Europejskiej, że masz mieć elektrownię fotowoltaiczną na własnym podwórku. Dlaczego? No bo w przyszłości, przez to, że będą takie mrozy i tak dalej, no to elektrownie będą nie wyrabiać. A jak jeszcze wszyscy będą mieli pompy ciepła,
No właśnie, po to macie mieć własną elektrownię na podwórku, że w razie czego macie sobie dać radę, a jak nie, to zdechniecie, proszę bardzo, to wasz problem. No. Oczywiście nie musicie wierzyć w to, co mówię. Ja wam tylko przedstawiam fakty i to są fakty, niepodważalne fakty. Niech ktoś mi podważy to, co ja pokazuję. Jeżeli wymyślicie, że to jest bubel, jak to niektórzy mówią, to jesteście w błędzie. To są fakty. To są fakty. To są fakty. Niestety. Mnie zdumiło właśnie to. Zobaczcie. Nagle nic już się nie dzieje, słońce się uspokoiło i to mnie niepokoi. Słuchajcie, 25 cykl, tu powinno być od zatrzęsienia plam, wyrzutów materii ze słońca, praktycznie nic się nie dzieje. To powinno tutaj się coś normalnie dziać, a tutaj nic, normalnie nic. Tendencja spadkowa. Rok 2024, jesteśmy tu, tu, tu powinna być normalnie burza jak cholera. Na słońcu powinien dziać się mikser dosłownie. I to na pełnych obrotach, że mu mieszadła wyjebało. No, a tu nic, po prostu ludzie nic, nie dzieje się nic. A powinno dziać się. Nie dzieje się po prostu nic. I to mnie... do jasnej cholery dziwi. Nic. Szczyt był tu. Tu był szczyt. O. A potem... chuj. Brzydko mówiąc. I zobaczycie, że za parę lat... dziwnie, powiem wam następny punkt. Zaobserwujecie już niedługo, tutaj dalej, w przyszłości... taką dziwną rzecz, że nagle temperatura na Ziemi średnia zacznie spadać. No bo tak będzie. Bo aktywność słoneczna spada, cały czas spada. Górne warstwy atmosfery ziemskiej już się wychładzają. Już od paru lat o tym mówię i nikt mnie nie słucha. Ale to wasz problem. Będziecie swoim dzieciom tłumaczyć, dlaczego nie słuchaliście człowieka, który mówił logicznie. No. Dalej. Dlaczego te ekoterroryści, jak Greenpeace i inne oszołomy, pieprzą piąte przez dziesiąte odnośnie nie możecie mieć samochodu, bo ocieplenie klimatu. Jakie kurwa ocieplenie? Pokażcie mi te kurwa ocieplenie. Górne warstwy atmosfery ziemskiej się ochładzają. Za chwilę średnia temperatura na Ziemi zacznie spadać. Pokażcie mi to ocieplenie. A nawet wam zapłacę. No. Za chwilę tym wszystkim eko-terrorystom język się w dupie schowa, bo właśnie ludzie zauważą, że jest coś nie tak. To oni zamienią... A nie, 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 słuchajcie, już globalne ocieplenie, no, 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 no. Teraz globalne oziębienie, jest, jest, jest. Zmienią nagle narrację po to, żeby ogłupić masy. A po co? A po to, że kasa się liczy. Oni zarabiają na pierdzieleniu głupot, a statystyczny Polak nie ma czasu tego przeanalizować, bo szkoła, studia, praca, dom, rodzina. Praca, rodzina, dom. Praca, rodzina, dom. Praca, rodzina, dom. I tak do usranej śmierci. I statystyczny Polak nie ma czasu usiąść i popatrzeć na te rzeczy. Ja tu, proszę, pokazuję wam prawdę. To się dzieje. Jestem zajebiście szczęśliwy, że będę świadkiem tego, jak klimat się zmienia na ujemny zamiast dodatni. I gdzie te epoki, kurwa, gdzie to miało być gorąco, 1000 stopni na słońcu? No, chyba w dupie u tych ekologów. Też jestem ekologiem, ale jestem logicznie myślącym ekologiem. Chcecie walczyć z ociepleniem klimatu? To zbierajcie śmieci po lesie. Tak walczyć. Jeżeli chcecie walczyć z globalnym ociepleniem, to najpierw zacznijcie walczyć
od siebie. Walkę od siebie zacznijcie. Zacznijcie zmieniać własne usposobienie i inne takie rzeczy. A nie od razu narzucacie ludziom to, co oni mają robić, bo wam wydaje się, że to jest mądre. No właśnie nie. Chcecie walczyć z problemami ekologii? Zacznijcie najpierw od siebie. A nie kurwa ludziom narzucacie jebane tempaki z Greenpeace'u. Co mają robić? Prosty przykład, debili z Greenpeace'u zniszczyli Puszczę Białowieską. Powiem tak, te wszystkie oszołomy z Greenpeace'u powinni zostać posadzeni przed sąd i skazani wszyscy na dożywocie za debilstwo i imbecylizm, jakimi się wykazują. To są moje słowa. Tu macie dowody na to. No. Powiem wam szczerze, że ja mówię to po to, żeby wam uzmysłowić, co za chwilę nastąpi. Jak mi nie wierzycie, nie musicie. Ja wam nie każę, ja wam przedstawiam tylko dowody. Wy macie swoją inteligencję, po to macie mózg i wyobraźnię, żeby przeanalizować to, co wam tu pokazuję i sami dojdziecie do tego samego wniosku. I za chwilę zobaczycie, że średnia temperatura na Ziemi zacznie spadać i nagle te całe oszołomy klimatyczne zmienią narrację. No bo ich plan, żeby pozbawić przeciętnego Kowalskiego samochodu i tak dalej, rąbnie się w ryj. No. Dlaczego pani Greta nagle przestała gadać o how dare you, a nagle wspiera Palestynę? O, pani Greto. Niech pani idzie w pizdu stąd. Najlepiej. Dziecko, które ma zaburzenia psychiczne i już nie chce mówić nic dalej, nagle się opowiada po palestyńskiej stronie. Ja bym takich rzeczy nie poruszał. Ja się w takie rzeczy nie wpierdalam, bo jeszcze mi życie miłe. Ja wolę gadać o takich rzeczach, jak tu macie, niż o takich rzeczach, gdzie nie znam się na tym. Po prostu nie znam się na tym. Wiem, o co mniej więcej tam chodzi, ale wolę w to gówno się nie ładować. No. A tu wam pokazuję to, co się dzieje naprawdę. Po to, żebyście pojęli, że coś jest nie tak. No. Pokazuję wam, że aktywność słoneczna jest w trendzie spadkowym. Pokazałem wam wszystkie dane. I za chwilę zobaczycie, że proste dowody. Temperatura średnia na Ziemi zacznie spadać. Lata zaczną być chłodne. Odległość Ziemi od Słońca zmniejsza się. Cały czas się zmniejsza. Wy myślicie, że ja sobie jaja robię? No nie. Wystarczy wykonać test i zrobić pomiar odległości Ziemi od Słońca. Nasza orbita się zmniejsza. A, właśnie. Ja wam tylko przedstawiam dowody. Tendencja spadkowa. Zimy będą tak srogie, że niektórzy to dopiero się obudzą. I kupno samochodu elektrycznego, gdzie będziemy mrozy mieli po takich temperaturach, to będzie imbecylizm. Nie dajcie sobie wmówić, że wasz samochód zatruwa środowisko. To jest jedna wielka ściema. Według mnie każdy powinien mieć samochód, jaki sobie chce mieć. Czy diesla, czy benzynę. Bo za chwilę samochody elektryczne będą jednym wielkim bublem, według mnie. Przy takich mrozach minus 20, minus 40 stopni, wiecie, jak się zachowuje ogniwo litowo-jonowe? To sobie poczytajcie. Traci swoje właściwości. Prosty przykład. Wystawcie na mróz powerbank i po 3 godzinach weźcie go do domu i sprawdźcie, jak długo wam będzie ładował telefon. Bardzo krótko, bo jego sprawność spadnie. No. Powiem wam tyle, że na razie starczy tego mojego gadania. Powiem wam, to będzie prawdą i naszą rzeczywistością. Za chwilę zobaczycie, że to, co powiedziałem, zaczyna się spełniać i oni też zaczną o tym mówić, bo nie dadzą rady tego utrzymywać w tajemnicy, w nieskończoność. Nie da się, bo ludzie wreszcie zauważą, że coś jest nie tak. Trzymajcie się i pozdrawiam was serdecznie.